Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemanko, z tej strony Mitrox, zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się po raz kolejny w Wiedźminie 3 Krew i Wino. W poprzednim odcinku udało nam się znaleźć pracownię pana doktorka, który pracował nad mutacjami, żeby je zważyć, a okazało się, że je pogłębił, więc na pewno sobie zobaczymy, co ciekawego będziemy mogli sobie ulepszyć w postaci, jak rozpoczęliśmy misję, w której Barnaba Bazyli, czyli nasz majordomus, oprowadza nas po całej haciendzie i się okazało, że wnętrze będzie nam oprowadzać, więc kontynuujmy. Jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Proszę wybaczyć śmiałość. Gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. Dobra, w takim razie może byśmy coś wyremontowali? Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Renowacja w domu. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz. Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont. Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. No i zajebiście, mi tam pas 5000, spoko. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już 2 dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Wyposażenie podwórza może? No, mam teraz takie pokaźne podwórze. Może dałoby się uczynić je trochę bardziej użytecznym. Och, tak, tak. Koniecznie. Co takiego mogę kupić? Nie mam, że w związku z fachem jaśnie pana przydałyby się tu... No, ale już pomijam tak, bo to jest bezsensowne. Tu reperowanie pancerza przyda mi się na pewno. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rumpa... No, 1000 to mało. Dobrze. Dam w takie stół, wprowadzę. No dobra. Czy życzy pan? Coś jeszcze? Ostrzałka do mieczy. Nie, już mi się to nie przyda, mam wrażenie. Wróćmy do tego kiedy indziej. Przypomniało mi się, że mam coś pilnego do załatwienia. Jak najbardziej. Wrzuć wince Corvo Bianco do dawnej świetności. Czekaj 3 dni, aż kończy się remont generalny, 1 dzień, aż major bla 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 bla, coś tam wyremontuje. No dobra, ale jeszcze chciałbym tutaj w naszej haciendzie zostawić sobie niepotrzebne przedmioty. Takie jak wszystkie miecze. O, i teraz wszystkie mi się tutaj przyniosły. Fajnie, kurde, nie to chciałem. A dobra, już będzie, że to też poprzenoszę. Niepotrzebne przedmioty, które mi zapychają niestety jak ekwipunek. No to i to. Tutaj chyba już nic więcej nie mam. No dobra, tyle już chyba starczy. Więc w takim razie zadania. Corvo Bianco. No dobra, poczekaj tyle i tyle. Przejdź wince Corvo Bianco do jej świeczności. Uklerskie safari. Porozmawiaj z hrabią Beladelem. Okej, wykonam sobie je od razu.
Jak sobie tutaj biegłem, to odkryłem kolejną, tutaj muszę powiedzieć, że winnicę, w której dostałem kolejną tablicę ogłoszeń, więc brakuje nam tylko trzech i z tamtej tablicy ogłoszeń, która tutaj była, dostałem tylko jedno zlecenie. O damie i rycerzu chyba. Zostały nam tylko trzy tablice, więc musimy się odejść do karczmy króli, jeszcze tutaj te dwie poodkrywać. Jeszcze tutaj jedną na moście jakimś. Ale póki co to udajmy się do pana hrabi. Z tego co pamiętam, ta tablica była bardzo fajna, tylko że pamiętam, że też była jakaś opcja do podjęcia, jeżeli chodzi o chyba jakieś tam zwierzę, że można było chyba nie reagować albo reagować, jakoś inaczej się ta misja cała kończyła. Nie jestem pewny, ale zobaczmy. Zlecenie winiarzy, nowy znacznik, dobra. Tych wszystkich zleceń i tak nie będę robić, ale porozmawiajmy sobie z hrabią. Znaczy tych wszystkich poszukiwań skarbu i tak dalej, bo to jest bezsensowne. Na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. No na pewno widziałem. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich. O, no to zajebiście. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabio, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze. Może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. No, co racja, to racja. Te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. Okej. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. No dobra. A czym dokładnie polega to zadanie? Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd. Parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Czyli aparat. Zaraz, zaraz. Co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? Czemu jest ocenia? To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. No dobra. W takim razie wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Chodź. Mapa hrabiego, okej. Okay. Tu i tyle? Dwa siedliska? Wróciłeś. To wspaniale. Poczekajmy do rana na lepsze światło. Do rana, no dobra. Przecież mówię, że ma idealne światło, więc jest dziwne. Już? Pięknie. Jestem w takim razie. Ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. Siedlisko Pantery, hrabia Beledal. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? A, takie
Wyrwanie się spod skrzydeł ochrony to dla mnie jak wybawienie, wiesz? Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwieczniania, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Nie chcemy stać się. Jadę. Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi. No co rasy akurat. Jak one nie zaatakują, to my też nie możemy atakować. Mamy niedźwiedzia. Ale żadnych panter póki co to ja nie widzę. Według twojej mapy... O? Pantery powinny być gdzieś niedaleko. Trzymaj się bliższa. Jakiś... I miej oczy szeroko otwarte. Ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. No przecież są tutaj te pantery. A, bo one były ucierpiałe faktycznie. Zastawili się na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Myślałem, że coś się już zbagował w tej, no musieliśmy je uwolnić, no dobra. Namawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada to Paryż i Somach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynosił. Nienawidzę buzownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale dobra. Masz bardzo szerokie zainteresowania. Ach, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem trochę bardziej monotonne. Niby czemu? Ale nigdy nie. No, faktycznie. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Cii. Słyszysz je? Te skolopendromorfy drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. A, i one będą gdzieś tutaj, tak? No, że miał jakąś taką polanę chyba, na której siedziały sobie. Tutaj? Tu dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Może tutaj? Tu powinno być bezpiecznie. No, tyle że pod tym kątem nic nie widać. Dobra. Dobra. To szukamy dalej. Tutaj będziesz chyba ładnie. Idealnie po prostu. Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. No, poczekaj na hrabiego, okej. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj, nie podchodzisz. Wyjdą już? Powinny. O kurde, idą. Dobra, akcji. Ile mam czekać? A dobra, udało się. Zostawmy je już. A i co w takim razie? Byśmy tylko wrócić do niej. A. To było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. A on chciał tylko wrócić teraz chyba. A potem chyba mieliśmy te obrazy odebrać. Było naprawdę ekscytujące, dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Są pawie? Możemy tam pójść. Ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo... No bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie
skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam. I na pewno go sobie nie dorobię. Pewnie Aks jeszcze chce, żebyśmy użyli. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. No, magię. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A, tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze. To poszukajmy tych pawi. Dobra, tu, okej. Okay. Też hrabiego do miejsca, w którym tak żyją pawie. Zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Tutaj na pewno ich nie będzie. Miej oczy szeroko otwarte. Pióro z tylnej części kupra powleczone łoje. Paw niedawno jest... Naprawdę tak blisko? Okej. Okay. Nie w charakterystyczny sposób. Myślę, za pierwszym razem dość blisko znalazłem. Miło oglądać wiedźmina w akcji. Ale fajny dźwięk. Słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. Kurde, nie spotkałem ich wcześniej. Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. Już tutaj jestem. Co on tutaj jeszcze niby zrobić? Jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Jestem o kurde. Gotów. Możesz użyć swojej magii. Wow. Dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Ale ładnie to wygląda, kurde! Zaraza! Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Geralt, ratunku! No spokojnie, ale gdzie są? No dalej! A. No i to są już normalne, nie jakieś tam białe damy. Czy białe wdowy. Już po wszystkim. O, było gorąco. Chyba mam dość wrażeń na dziś. No to wracajmy. Doskonały dzień na uchwycanie. Dobra, już. Dziwne to miejsce trochę jest. Jakoś te punkty tak dziwnie się aktywują. To była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Jego córka jest chora, z tego zapamiętam. I oby więcej takich zleceń. Hrabia to wspaniały człowiek, prawda? To wielka niesprawiedliwość, że jego rodzinę spotkało takie nieszczęście. Jakie nieszczęście? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki, uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Może kiedyś. Proszę, oto twoja nagroda.
Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Z wielką chęcią. Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę. Bywaj. No dobra. Poczekaj, do jutra do południa udajmy się na piknik. Póki co... Też może skończymy sobie. Rycerz do wynajęcia. Dojść do książęcego, bla bla bla, by poznać szczegóły kontraktu. O, pamiętam, że ta misja była dość chyba ciekawa, z tego co pamiętam. Bo wykonywaliśmy... Byliśmy chyba jakiegoś urzędnika, który nam dawał chyba pieniądze za wykonywanie zadań, coś takiego. A to dobra, udajmy się tam i zobaczymy, co nam powie. Mamy już pana zleceniodawcę chyba. Okej, okay, wchodzimy. Kurde, nie pamiętam, co tutaj chodziło w tej misji. Ale wiem, że to chyba nie była taka jednorazowa. Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Surman. Jestem książęcym kamerariusem. A kamerariusz. Witaj, jestem Geralt. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Okej. Okay. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. Jeśli i wam, ser, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie, a otrzymacie zapłatę. Sprawiedliwe. Okej, przegnaj. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. 15 kontraktów? To jest jakieś przegięcie chyba. Co jest? Pewnie kontrakt kamerariusza. Rozmawia z Drwalem Jakobem. Gwint, pieśń rycerska. Widz... jak on się nazywał? Gilem? Gilem? Zasadzie to jest turniej rycerski, Corvo Bianco. Poczekaj tyle dni, awanturowi. No, o damie i rycerzu. Porozmawia z Jakobem. Kurde, dobra. Kolejne zadanie sobie wykonamy. Dotarłem już praktycznie, że na miejsce. Mamy chyba jakiś... Dolina Sancerre Tour. Jakiś chyba przybytek, może powiedzieć, że Drwali. Mamy Drwala Jakoba. O kurde. Ty jesteś Jakob? Spokojnie, spokojnie, Morhold leży. Morhold, fajna nazwa. A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no, ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Pewnie. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? Bo krwawi pewnie. No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem Morhodem. Podchodzę do drzewa, spluwam w łapy, biorę siekierą zamach i tnę, a tu jak jucha nie chluśnie. Jak stałem, japa mi opadła, ale nagle wie, toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i Wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione in oktawo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Obejrzę to drzewo. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie! Czy naprawdę będzie ta panienka Dafne? Przysiągłbym, że w szumie liści słychać szum. Dobra, tutaj coś jest. Praca przy wyrębie szła pełną parą. Ale to dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. No okej, okay, szła pełną parą. To jeszcze? Dźwięk, spadaj, o. Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony.
sądząc po kształcie plamy, trysnęła od strony drzewa. Okej. Okay. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? No pewnie, że obejrzałem. Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście... Że tam chyba płakało, z tego co słyszałem. A nie mówiłem? Pomogę ci, ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Garrett kochali się aż w strach. Jednak, aby stać się godnym ręki wybranki, Garrett musiał stawić czoła wiedźmie z rysiej skały. Aha, czyli tam muszę iść. Gdy Garrett wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Garrett wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Okej. Czyli musisz udać się na rysią skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, wiedźminie. Gdzieś nieprzekrwione ma oczy ten gościu, ten Jakob. Dobra, udaj się na rysią skałę. No dobra, no to pobiegniemy tam. Prawie już dotarłem na tą rysią skałę. Powiem, że ładnie wygląda to miejsce. Mam też jakąś jaskinię na dole. Ale wolę do niej nie schodzić. Dobra, no to pójdźmy na tą... do tej chatki. Wydaje mi się, że już sobie przypominam tą misję. A nie mam bladego pojęcia, o co chodziło z tą... księżną zamkniętą w to drzewo. Kurde, pamiętam tą chatkę. Jedźmy. Dom wygląda na zamieszkany. Ale skoro nie ma nikogo, jest ciepło. Rozejrzyj się tu. Nie potrafię rozpoznać zapachu. Skoro jest ciepły, to musiała być tutaj niedawno ta wiedźma. O, a przemianie ciała, okej. Okay. Liber Ivonis. Księga potępiona przez kapitułę czarodziejów. Starte na proch kości. Nieciekawie to wygląda. No dobra. Jeszcze skóra wilka. A, naprawdę? No i ona tutaj przyjdzie. Pentagram. Z chustą. Ściana ze składnikami do uroków. Albo trofeum. Albo z trofeami, znaczy się. Chusta. Na jej nam zależało. Jedwabna chustka z monogramem DF. Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę. Gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? Jaguar? Pantera? Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? No tak. Na tym mi zależy w sumie. A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet wiedźmie z rysiej skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Ale wiedźminowi pewnie się uda. Jeśli będzie trzeba, zmuszę cię do zdjęcia klątwy. Wiesz, czego nie znoszę najbardziej? Buty i gruźb. Szczególnie pod moim własnym dachem. Nadal możemy jakoś się dogadać. Jak? Skoro zaraz będziesz martwy? Zobaczymy, kto będzie martwy. Akandal! Z łopatą na nią. Ale wariat ten wiedźmin. O, pantera jeszcze. Zajebiste.
To jest zajebista broń, naprawdę. O, dostała po łbie mocno chyba. Pokonałeś mnie. Wygląda na to, że zgodnie z tradycją będę musiała spełnić twoje życzenie. Łatwo. Wiesz, po co tu przyszedłem. Niech będzie. Pomogę ci. Zrobię co w mojej mocy, żeby przełamać zaklęcie wiążące ducha tej dziewczyny w drzewie. No i zajebiście. Zgoda. Trzymam cię za słowo. Daphne nie zasłużyła na taki los. Nie, ona pewnie ją zabije. Okrutne. Zostaw mnie w spokoju. Sama zajmę się resztą. Kurde, mam wrażenie, że... Tylko pamiętaj o naszej umowie. Ona ją zabije, albo coś jeszcze zrobi. Żegnaj. Kurde. Znaczy on wcześniej miał miecz, a przecież walczyłem z nią łopatą. Dziwne. Ale no dobra. Wiedźma postraszona. Użyj do krwawego, krwawiącego drzewa. No dobra. Lecimy tam z powrotem. Prawie już dotarłem do owego krwającego drzewa. Przy okazji jak sobie tutaj szedłem, to zobaczyłem, że w panelu postaci odblokowała mi się opcja mutacji. Jakaś to inna upgrade, ale to jest oczywiście pora na inny odcinek. I z tego tutaj można zauważyć. Gdzie jest Jacob? Jacoba nie ma, są ślady. Świeża znaleźć. I ślady odciśnięte w ziemi. Wygląda na to, że Jacob uciekał, a gonił go jego pies. O, dobra. Tutaj może. Morho, o nie! A gdzie twój? Zaraz. Czemu Morho go zjadł? Sprawdzę, co jest Jacobem. Wow! Dziwna sprawa, strasznie. Zaraza. Wiedźma uwolniła ducha z drzewa zgodnie z obietnicą. No ja, no ten duch opętał psa. Będzie przepełniony bólem i oszalały z wściekłości. Opętał pierwszą żywą istotę, jaką napotkał, czyli psa. A ten zabił Jacoba. Wiedziałem, że to będzie źle. Żegnaj, rycerski drwalu. Szkoda, że to się tak skończyło. Nie zawsze życie przypomina bajkę. Ale zawsze warto w coś wierzyć. No piękne słowa Wiedźmina, ale kurde, wiedziałem, żeby jej nie ufać. Wiedziałem, że to będzie jakiś podstęp, no. Na kilometr to było czuć. Dobra. Sprawa załatwiona, więc póki co to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. 8 odcinka. Siemka.